Lewera, dzień dobry. Zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. W sobotę działacze Stali Gorzów ogłosili, że w sezonie 2024 barw gorzowskiej drużyny bronić będzie Jakub Miśkowiak. Mistrz świata juniorów sprzed 2 lat przyszedł do Gorzowa z Częstochowy i ma zastąpić Wiktora Jasińskiego, który został wypożyczony na rok do klubu z Ostrowa. Dlaczego Jakub Miśkowiak wybrał Stal Gorzów? Czy lubi ścigać się na specyficznym gorzowskim torze? Więcej o tym w naszym materiale. Od początku klub był ze mną zainteresowany, nawet już w połowie sezonu, kiedy mój wynik nie był jakiś świetny, więc tutaj zawsze była chęć klubu z Gorzowa, żebym był ich zawodnikiem i moja także, bo zawsze tutaj przyjeżdżając świetnie się czułem na tym torze. Jest to, myślę, bardzo świetne miejsce do rozwoju dla tak młodego zawodnika, jakim jestem ja. Dokładnie jest, myślę, jest specyficzny. Jest jednym z trudniejszych w PGE Ekstralidze, ale tutaj przyjeżdżając zawsze dobrze się na nim czuję i tak będzie w następnych sezonach, że też będę tutaj się świetnie czuł i będzie to taki mój, myślę, atut. Na pewno chcę pojechać bardzo dobry sezon w PGE Ekstralidze, dobre wyniki robić, solidne, żeby klub był ze mnie zadowolony. A indywidualne cele myślę, że sobie jakoś nie narzucam, no fajnie byłoby gdzieś, myślę, awansować do Speedway SEC albo do Speedway Grand Prix, ale to na spokojnie, myślę, że jeszcze będzie na to czas. Przebiegały fajnie. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie, może nie zaskoczony, ale już wiele negocjacji przeprowadziłem i czasami te negocjacje w tym naszym środowisku żużlowym wyglądają różnie, ale te były naprawdę i się posuwały i były konkretne, merytoryczne i z każdą rozmową posuwaliśmy się krok do przodu i te nasze polowanie na popularnego Miśka się udało. Muszę rozczarować niektórych, którzy jeszcze tam widzieli pewne nazwiska. U nas już wiemy, że ten temat, ten rozdział został kilka tygodni temu zamknięty definitywnie, ale naprawdę to jest solidne wzmocnienie drużyny i proszę mi wierzyć, kibice dostrzegą to bardzo szybko, jaka jest wartość tej drużyny. Ona będzie jeszcze bardziej równa niż w tym sezonie i to będzie naprawdę mocny zespół. Również w sobotę w Centrum Handlowym Askana swoją premierę miała gra Monopoly Gorzów. To wyjątkowy projekt dla miasta. Gra trafiła do sprzedaży w całej Polsce. W Gorzowie można ją kupić w największych centrach handlowych oraz kilku lokalnych księgarniach. Prace nad grą trwały od marca. Plansza składa się z 30 pól. My oczywiście te plansze w Wydziale Promocji znaliśmy praktycznie od samego początku, bo mieliśmy ogromny wpływ na to, jak ona powstawała, jak ją przygotowywaliśmy wspólnie z udziałem oczywiście pewnego wsparcia, ale zobaczyć ją, dotknąć na żywo, a nie w papierze wydrukowanym, no to jest niesamowite odczucie, a jeszcze entuzjazm i radość mieszkańców, no to jest największa nagroda za no, kilka dobrych tygodni bardzo intensywnej i trudnej pracy, ponieważ w przygotowywaniu takiej gry gorzowskiej, jednej jedynej, wyjątkowej, trzeba było pamiętać o najważniejszych miejscach Gorzowa, o najważniejszych obiektach, o markach miasta, które istnieją i promują Gorzów. Nie chcieliśmy o nikim zapomnieć, o niczym zapomnieć, żeby była i historia, i współczesność. To było niezwykle trudne zadanie i mam świadomość, że na pewno jeszcze wiele elementów w tej grze mogłoby być, no ale na razie jest wielka radość z tego, że możemy zagrać w Gorzów, w gorzowską edycję Monopoly. Przypomnę, że nie wszystkie miasta w Polsce, a właściwie dość niewielka ilość miast ma swoją edycję. Gorzów dołącza do takiego elitarnego grona, bo przypomnę, że dużo większa od Gorzowa Łódź miała swoją premierę dopiero w zeszłym tygodniu, więc jesteśmy w naprawdę świetnym gronie. Toruń, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, no i Łódź. Teraz Olsztyn ma premierę również dziś razem z nami, więc naprawdę fajne grono. Cieszymy się, że te parę lat marzeń o takiej gorzowskiej grze Monopoly, bo to jest dodatkowe narzędzie w procesie promocji miasta. Bardzo liczymy na to, że jeśli ktoś spoza Gorzowa
Gorzowa zagra, w gorzowską edycję, będzie chciał po prostu do nas przyjechać. Nad frekwencją to pracowali już nasi partnerzy, bo przypomnę, że gra powstawała również z udziałem naszych partnerów. Tutaj Galeria Skana, miejsce nieprzypadkowe, od 16 lat funkcjonujące w mieście i dodatkowo też powstało na kanwie zakładów mięsnych. No ich tutaj nie ma, bo to już jest historia, ale Galeria Skana jest. Galerię można kupić, a ci, którzy pamiętają, to tutaj dokładnie były zakłady mięsne gorzowskie. Myślę, że starsi mieszkańcy będą o tym pamiętać. No jest super. Robi wrażenie. Sama plansza, karty, zwłaszcza w zlokalizowaniu, osadzenie tego w gorzowskich realiach jest cudowne. Świetna robota wykonana z przygotowaniem tej edycji gorzowskiej. Myślę, że to będą długie godziny dobrej zabawy. Na gorzowian zawsze można liczyć. Są bardzo związani z miastem. Jeżeli coś się dzieje po gorzowsku, to możemy liczyć na ich dobrą frekwencję. Intensywne poszukiwania lubuskich policjantów w sprawie zabójstwa w Brójcach. We wrześniu tego roku doszło do zabójstwa 75-letniej mieszkanki powiatu międzyrzeckiego. Sprawę badają najbardziej doświadczeni lubuscy kryminalni i policjanci dochodzeniowo-śledczy. Skrupulatna praca policjantów doprowadziła do zabezpieczenia wielu śladów, które teraz są poddawane dokładnej analizie. We wrześniu tego roku w miejscowości Brójce w powiecie międzyrzeckim doszło do zabójstwa 75-letniej kobiety. Do sprawy przydzielono najbardziej doświadczonych lubuskich policjantów z pionu kryminalnego. Powołano specjalny zespół, w skład którego wchodzą funkcjonariusze kryminalni oraz dochodzeniowo-śledczy zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami. Aby ustalić wszelkie okoliczności tej zbrodni, lubuscy policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych i operacyjnych, co pozwoliło na znaczne zawężenie kręgu osób podejrzanych. Technicy podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyli wiele śladów kryminalistycznych, które teraz poddawane są wnikliwej analizie za pomocą najnowszych metod badań. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii laboratorium kryminalistycznego wyniki badań zabezpieczonych śladów mogą pozwolić na wskazanie osoby odpowiedzialnej za popełnienie tego przestępstwa. W sprawie zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brujec śledczy założyli wiele hipotez, a czynności prowadzone przez lubuskich policjantów oraz nadzorowane przez prokuraturę okręgową w Gorzowie Wielkopolskim są prowadzone wielotorowo. Rozpoczęło się zazielenianie naszego miasta. Dzięki staraniom władz lokalnych realizowany jest projekt zagospodarowania zielenią centrum miasta oraz wybranych 8 przystanków komunikacji miejskiej. Ten projekt właśnie w tej chwili się rozpoczyna. Myśmy go wcześniej zapowiadali. To jest projekt zazielenienia i odbetonowania części centrum w tych miejscach, gdzie to jest możliwe, bo w niektórych miejscach niestety ze względu na infrastrukturę podziemną na przykład albo ze względu na bezpieczeństwo też nie możemy posadzić zieleni, która na przykład zasłaniałaby widok mieszkańcom przechodzącym przez ulicę, ale tam, gdzie to jest możliwe, staramy się wprowadzać rośliny do gruntu. Posadzimy kilkadziesiąt drzew w centrum miasta. Zbudujemy też 8 nowych zielonych przystanków. Ta operacja właśnie się rozpoczyna. Te miejsca, które zostały już wcześniej przygotowane do tego, żeby takie nasadzenia drzew czy krzewów można było prowadzić, właśnie są w tej chwili obsadzane. No i mamy nadzieję, że już wiosną będą widoczne efekty. Te prace możemy zobaczyć przy katedrze. Możemy zobaczyć budowę zielonego przystanku przy Askanie i wykonawca będzie się po kolejnej części ulicy Sikorskiego, ale też pojawi się na ulicy Piłsudskiego, na ulicy Walczaka, tam również powstaną zielone przystanki. To już widać w tej chwili, na przykład ten przystanek przy Askanie, już widać, że jest właśnie obsadzany krzewami. Oczywiście te prace jeszcze będą musiały trochę potrwać. Sadzenie drzew rozpocznie się pod koniec tego miesiąca, więc ta jeszcze operacja będzie prowadzona do końca roku. Od razu uspokajam, bo jest to skonsultowane z fachowcami. Sadzenie drzew o tej porze roku jest możliwe, jest nawet wskazane. Można to robić nawet trochę później, więc tutaj wszystko to jest przemyślane. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Dziękuję za uwagę, a na kolejne informacje zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.